groził już po takich dziadostwach, zaoszczędzę wam czasu, żebym głupio nie robił specjalnie tego, że chcę odblokować kwadraty. No ale energię muszę zdobyć. Tam mamy save'a, to nie save'uję. Tutaj też się nie opłaca, bo tam byłem. Znaczy opłaca się, ale dopiero później. No i znowu spadnęła. Tych musimy rozwalić, żeby nam dali przejście. Wow. Zapomniałem, że nie mam już tej zdolności. No i lecimy z koksem dalej. Nie wiem, czy save'ować. Zasejwuję, żeby się nie okazało, że mnie zabije. A to muszę znowu naparzać przez 10 minut. Bez sensu. No ale w sumie i tak miałbym full życia i nie zabiłby mnie zresztą ten boss, który teraz będzie. Uciekaj, uciekaj. Dobra, lecimy i atakujemy szybko. Tu od razu uprzedzam, że nas zmuli. Nawet na Game Boy Advance nie zmulało. Sami widzicie już okrzyki smoka kosmicznego, jego wielkość, jego ataki i wszystko to potęguje zamulenie systemu. Nie systemu, tylko emulatora. Ale to z tym bossem praktycznie jest tylko naparzanka. Tu się liczy tylko szybkość go pokonania, a nie taktyka na unikanie wszelkich sposobów na unikanie. No, złapał mnie do ręki. Nie wiesz, że ja jestem gorący i parzę? Nie wolno mnie łapać do swoich szponów. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. No, dalej, dalej. Już mnie paluchy boją, bo tak się dziwnie naciska. No i kolejna wątróbka, która jest przedostatnia, czyli jeszcze jakiś bosik. A i widzicie, my mamy zdolność taką samą jak miała zombie Seamus Aran, czyli takie latanie i atakowanie czegokolwiek. Jesteśmy teraz niezniszczalni.
gdy jesteśmy tą kulą i praktycznie wszystko możemy zniszczyć. Widzicie? Jesteśmy niezniszczalni, ale pewna rzecz nas może zniszczyć. Sami zobaczycie, jaka to rzecz. A ja lecę szybko z koksem. O, to już sektor pierwszy. Nie wiem, czy iść po tę rakietę. Dobra, idę na skróta. Nie będę... No i tu mamy jajko Metroida. Nie będę łaził już tam po jedną głupią rakietę. Wiadomo, że... Znaczy wcześniej zdobyłem ją, ale nie chcę marnować czasu. Chcę szybko to skończyć i zacząć kolejny zagrajmy, bo... Gdyby nie to, że zapomniałem włączyć mikrofon, to już bym coś nowego nagrywał. A tak, no to przez moją sklerozę nagrywam jeszcze raz. Jak widać, lawa już nam nie robi nic. Możemy sobie spokojnie siedzieć w niej. Jak komputer wspominał, to jest dobre miejsce do rozwijania Metroidów i właśnie jajka, widzicie ich. A jeszcze sobie tylko pójdę po coś. Ale już nie po tamte rakiety. Znaczy nie wiem, czy tu są też rakiety. W sumie tu chyba jest sekret. Aha, już wiem, co tu jest. O, mega bomby. W sumie mega bomby w tej części gry nam się na nic nie przydają, tylko do przejścia kolejnych etapów. Właściwie mega bomby tylko się przydają do przejścia kolejnych etapów i do niczego innego więcej. A ja sejwuję i sprawdzam, jak to wyszło. Na razie.